Państwa w poniedziałkowy wieczór na naszym telewizyjnym poddaszu. Dziś mnóstwo atrakcji dla miłośników archeologii. Porozmawiamy także o tym, jak walczyć z jesienną chandrą. A na koniec zobaczymy teledysk stworzony przez sztuczną inteligencję. Na początek jednak poznajmy inicjatywę Cenny Plastik. Magdalena Janosz ze Stowarzyszenia Kurka Wodna. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Madziu, co to znaczy cenny plastik? Bo ogólnie jak mówimy o plastiku, to raczej w głowach mamy, że to coś złego. Żyć w Polsce, tak? Czyli po prostu trochę ściągnąć go z poziomu wielkich przetwórni do takiego poziomu w kontakcie z żywnością i jednocześnie świetnie nadają się do recyklingu, bo mogą być recyklingowane ogromną ilość razy, tak? W odwrócie jest skupowany i nie jest cenny. To już teraz tak tylko na koniec, do kogo skierowane są wasze warsztaty? Czyli właśnie połączyć tą edukację ekologiczną ze światem takiej współpracy, designu i takich projektów społecznych. Dziękuję za rozmowę. Stowarzyszenie Kurka Wodna gorąco zaprasza. My pozostawiamy plastik, przenosimy się do miejsca bardzo ekologicznego, a to za sprawą podróży w czasie przeniesiemy się do wioski Wikingów. To był oczywiście tylko skrót wspaniałego reportażu Michaliny Maciejewskiej, a z nami już w studiu członkinie grupy Utgar, Tarja i Tordis. Witam was serdecznie. Drogie panie, to może zacznijmy na początku od prawd i mitów o Wikingach. Króciutkie i szybkie pytania i odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Wikingowie nie nosili hełmów z rogami. Używali mydła z dużą ilością ługu, aby rozjaśnić swe włosy. Znaczy Wikingów. Powiedzcie mi, drogie panie, czym charakteryzuje się osada Wikingów? Generalnie wszystko zależy od umiejscowienia, czyli geografia nam tu sporo... Wikingów były tak zwane długie domy. W takim jednym długim domu mogło mieszkać kilka, nawet kilkanaście rodzin. Tak naprawdę cała wioska w takim domu mogła zamieszkać. Ata Badura z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Muzeum szykuje się do wielkiego wydarzenia, które odbędzie się już w najbliższą sobotę, czyli Dzień Archeologii. I tkackie. Mhm. Oprócz tego... Przepraszam, troszkę się przeziębiłam. To ta jesień. Ja wszystko, co złe, to zwalamy na jesień. Ale dzisiaj będziemy radzić Państwu, jak sobie poradzić z jesiennym handlem. Ale to się czegoś dowiem. I oprócz tego będzie, no, ponieważ to archeologia, Dzień Archeologii, będziemy mieć skarby z archeologicznego wykopu, czyli taki jakby szkoleniowy. Prowadziliśmy wykopaliska, więc i w... Tak też można. Można poczuć właśnie ten zew archeologii i zew prawdziwego Wikinga. Będzie też, myślę, że to jest gratka i też z takim, spojrzeniem na nie tyle źródła historyczne, ale też jak to było na początku, skąd on się wzięli, zabytek się znajduje. I to jest właśnie istota archeologii, no i interpretacja tych znalezisk, bo też jest sztuka. To jest też sztuka i tutaj musimy postawić kropkę. Stawiamy kropkę, a za chwileczkę na naszym ekranie mnóstwo krzyżyków, które też wymagają, podobnie jak w pracy archeologa, mnóstwo cierpliwości. Czas na felieton Lidii Tarczyńskiej o niesamowitej mieszkance Sosnowca, która właśnie krzyżykami maluje obrazy przy użyciu nici. By zadbać o to, aby mieć dostęp do tego światła jak najlepszy. Jest tak zwana fototerapia, to są specjalne lampy, które my możemy kupić i w domu o odpowiednich godzinach, właśnie w tych miesiącach takich jesienno-zimowych. Tu z panią, która mi robiła make-up, rozmawialiśmy o tym, że ona najczęściej właśnie w październiku gdzieś na urlop jedzie. I to też jest jeden z fajniejszych sposobów na to, żeby o taki swój luz w tym czasie po prostu zadbać. Ale wybieramy kierunki, gdzie jest ciepło i dużo słońca, by później wrócić do tej szarości. Czy po prostu wybieramy odpoczynek w Polsce, też z jesienią, no ale no, bez pracy. Idealnie by było oczywiście tam, gdzie jest więcej tego słońca, bo to jednak chodzi o dostępność światła. I się to objawiło w postaci choroby nowotworowej, więc jeżeli my od ciała dostajemy sygnały, że mamy coś ze sobą zrobić, to zróbmy to. I mamy taki obraz. Tomku, jakie najbliższe plany? Plany są bardzo obfite, bym powiedział. Jesteśmy w trakcie sesji nagraniowej.
nagrywamy nowe utwory, przygotowujemy się. Zapraszamy na wasze koncerty. Dziękuję za rozmowę. A ja już, proszę państwa, muszę się z wami niestety żegnać, ponieważ czas antenowy właśnie mija, ale dobra wiadomość jest taka, że jutro o godzinie 19:10 znów będziemy z państwem i liczymy na waszą obecność. Życzę spokojnego, miłego wieczoru, a teraz zobaczmy dłuższy fragment wspaniałego teledysku stworzonego przez sztuczną inteligencję. Do zobaczenia.